Świeże kanoniku, szanowni państwo, drogie koleżanki, koledzy, spotykamy się tutaj po raz kolejny na opłatku. Spotykamy się, żeby złożyć sobie życzenia i spotykamy się, można powiedzieć, na początek roku. Za nami rok 2011, trudny, poprzedni przyniósł wielką tragedię, która była tragedią naszego kraju, naszej ojczyzny, ale była także tragedią naszej partii, dla niektórych z nas, była także w najczystszym tego słowa znaczeniu tragedią osobistą. To był rok wyborów, które przyniosły wynik umiarkowany, ale taki, który pozwala nam dalej walczyć, dalej zabiegać o to, by to, co znajduje się w nazwie naszej partii, nazwie, jak wiecie, wziętej z Pisma Świętego, było podnoszone, było wprowadzane w społeczny dyskurs i by budować przesłanki, aby na prawie i sprawiedliwości opierało się polskie życie. Tą drogę wybraliśmy 10 lat temu, przeszło 10 już lat temu. Wielu z nas wybrały już ją przedtem. Widzę tutaj wiele twarzy, które pamiętam jeszcze z czasów Porozumienia Centrum i musimy tą drogą iść dalej. To droga niełatwa. Droga bardzo trudna. Powstają dzisiaj całe teorie socjologiczne, politologiczne na ten temat, że nie można Polski zmienić. Że wszelkiego rodzaju usiłowania zmierzające do tego, by nasza ojczyzna wyglądała inaczej, by te ideały Prawa i Sprawiedliwości były realizowane, są próżne. Że każdy, kto podejmie jakąkolwiek próbę zmian, bardziej znaczących, musi przegrać. Islam nigdy nie może zabraknąć wiary w to, że możemy wygrać. Ale nie wygrać dla zwycięstwa, nie wygrać po to, by dzielić łupy, jak to się w Polsce często po zwycięstwie dzieje, ale po to, żeby te ideały, te cele wprowadzać w życie. By budować to, co dziś dla wielu jest skompromitowane, ale co my ciągle nazywamy czwartą Rzeczpospolitą. Czwartą, czyli lepszą, sprawiedliwszą, bardziej opartą o prawo, lepiej zorganizowaną, sprawniejszą, lepiej służącą narodowi, chcącą temu narodowi służyć, lepiej służącą każdemu obywatelowi. Szybciej się rozwijającą i nieporównanie więcej znaczącą w Europie. W ostatniej książce mojego brata, w wywiadzie Rzece, z nim mówią między innymi takie słowa. Kiedyś pewien znany europejski polityk powiedział mi o Turcji, że to poważne państwo. Ja bym chciał, żeby tak mówiono o Polsce. Dziś niestety o Polsce się tak nie mówi. O Polsce mówi się tak, jak to być może część z państwa słyszała czy czytała, bo znajdzie się tam, gdzie Polacy i inni, którzy nic nie znaczą. Otóż to są autentyczne słowa. Bardzo ważne dzisiaj w Polsce pani kanclerz. Otóż my musimy uczynić wszystko, żeby nikt o Polsce tak się mówić nie ośmielał. Są ku temu pełne przesłanki. Polska już dziś ma potencjał wystarczający, żeby być państwem znaczącym. I powinna ten potencjał móc w szybkim tempie powiększać. Potrzebny jest do spełnienia tylko jeden warunek. Musi się zmienić władza z tej, która jest niczym innym jak tylko reprezentantem, czy wręcz można powiedzieć funkcją różnych grup nacisku funkcjonujących w Polsce, tych wewnętrznych i tych zewnętrznych, na taką, która będzie reprezentowała polskie interesy. Pewnie nie w sposób doskonały, bo nikt z ludzi doskonały nie jest. Pewnie nie bez błędów, nie bez jakichś też ubocznych oddziaływań, bo powtarzam, my tylko taką władzę możemy dzierżyć, nie jesteśmy bezgrzeszni. Ale żeby ten główny nurt, to co decyduje ostatecznie, był właśnie taki. To jest nasze dążenie, ta droga nie jest łatwa, to jest droga pod górę,
to jest droga, którą trzeba iść z wysiłkiem. Często jeszcze do tego obrzucany różnego rodzaju kamieniami i innymi pociskami. Nawet nie można powiedzieć, że nie często, ale właściwie bez przerwy. Ale mimo wszystko trzeba się tą drogą posuwać. To jest to nasze wspólne zadanie. Jednego, czego nie powinno nam zabraknąć, to wiary i nadziei. I tej wiary i nadziei Państwu życzę. Tego głębokiego przeświadczenia, że można. Że nie tylko trzeba, ale także można. Życzę Państwu także tego wszystkiego, co łączy się z tą wielką potrzebą pracy naszej partii. Nasza partia musi wykonać ogromną pracę po to, żeby ominąć ten medialny mur, który nas otacza i dotrzeć do obywateli. Bo my przecież nie występujemy w interesie partykularnym. Nie występujemy w interesie jakiejś mniejszości. W istocie występujemy w interesie zdecydowanej większości polskich obywateli. Tylko tyle, że ten medialny mur, ta wielka dezinformacja, wielka manipulacja, która dokonuje się w kraju, uniemożliwia uświadomienie sobie tego. Zmienić to zadanie niełatwe, ale możliwe pod jednym warunkiem, że będzie ciężko pracował klub parlamentarny, posłowie i senatorowie, że będą ciężko pracowali nasi radni, że będą ciężko pracowali nasi działacze i że jednocześnie zmienimy w naszej partii to wszystko, co jest złe, słabe, nieużyteczne.